Cześć! W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o tym, w jaki sposób oszczędzać baterię w telefonie z Androidem. W tym odcinku zaś coś dla posiadaczy iPhone'ów. Zobaczcie! Zacznijmy od sprawdzenia, jakie aplikacje zużywają nam najwięcej baterii. Wchodzimy w ustawienia, a następnie bateria. Przesuwamy ekran w dół, gdzie zobaczymy zużycie procentowe baterii według aplikacji. Warto przejrzeć listę i zdecydować, jakie aplikacje wyłączyć lub całkowicie usunąć, bo na przykład już z nich nie korzystamy. Kolejna rzecz to usługi lokalizacyjne. Znajdziemy je w ustawieniach w zakładce Prywatność. Tu zdecydujemy, które aplikacje mają korzystać z naszego położenia. Do wyboru mamy trzy opcje. Po prostu wybieramy odpowiednią według nas. Robimy tak dla każdej aplikacji. Teraz przejdźmy do zakładki Ogólne i wybierzmy opcję Odświeżanie aplikacji w tle. Zobaczymy tu listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na naszym iPhone'ie. Możemy tu zdecydować, którą z nich wyłączyć, żeby nie działała w tle. Kolejna rzecz to Wi-Fi i Bluetooth. Jeśli często pracują w tle, to zużywają baterię. Włączamy je więc tylko wtedy, kiedy z nich korzystamy. Inną przyczyną szybkiego rozładowania baterii w iPhone'ie może być wyświetlacz. Warto więc włączyć opcję automatycznego dostosowania jasności. Możemy również zmienić czas autoblokady ekranu na mniejszy, na przykład po 30 sekundach. Jeśli chcemy znacznie zmniejszyć zużywanie baterii, możemy włączyć tryb niskiego zużycia energii. Zrobimy to przechodząc do ustawień, a następnie wybierając zakładkę Bateria. Ten tryb warto stosować w sytuacji, gdy chcemy, by telefon bez ładowania pracował jak najdłużej lub gdy mamy baterię rozładowaną poniżej 20%. Tryb ten tymczasowo wyłącza takie funkcje jak pobieranie poczty e-mail, powiadomienia z aplikacji czy synchronizację danych z iCloud. Po włączeniu tego trybu ikona baterii zmieni kolor na żółty. I jeszcze jedna ważna rzecz. Staraj się nie dopuszczać do rozładowania baterii do zera. Baterie montowane w smartfonach bardzo źle reagują na całkowite rozładowanie i ładowanie do 100%. O tym i innych ważnych kwestiach na temat ładowania i oszczędzania baterii przeczytacie też na naszej stronie. Link do tych poradników znajdziecie w opisie do tego odcinka. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.